Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam budżetowy model popularnego producenta robotów odkurzających. Viomi SE ma ogromne możliwości pomimo niskiej ceny. Jeżeli rozważacie zakup automatycznego odkurzacza, koniecznie obejrzyjcie moją recenzję. Zapraszam! Mój egzemplarz Viomi SE pochodzi ze sklepu gearbest.com. Pod filmem znajdziecie link do ich oferty i kod rabatowy. Na mojej stronie znajdziecie też sporo kodów na inne roboty, więc koniecznie sprawdźcie linki pod filmem. Sprawdźmy, co dostajemy w zestawie z robotem. Pierwszą rzecz, jaką wyjmujemy, jest instrukcja obsługi. Jest w kilku językach, w tym również w języku polskim. Tłumaczenie jest kiepskie, ale da się zrozumieć. Kolejny element to panel mopujący, na którym zamontowana jest pierwsza z dwóch szmatek do mopowania. W pudełku jest jeszcze druga szmatka, która jednak różni się trochę od tej pierwszej. Tamta była pełna, a ta druga ma charakterystyczny przedziałek. Potem wyjaśnię, skąd ta różnica. Jest też ładowarka, stacja ładująca, a także pojemnik 2 w 1. 2 w 1, bo mieści zarówno kurz, jak i wodę do mopowania. Ma też zamontowany filtr HEPA. Tak wygląda natomiast robot. A na końcu wyciągamy dwie zmiotki boczne, w tym jedną zapasową. Tak wygląda całość. Omówmy teraz budowę robota. Z przodu mamy zderzak. Następnie widzimy dwa przyciski. Włącznik i powrót do bazy. Po przeciwległej stronie obudowy znajduje się natomiast wieżyczka z laserem, którym robot skanuje otoczenie. Zajrzyjmy pod klapkę. Tutaj znajdujemy sprytnie schowaną szczoteczkę z nożykiem do przecinania włosów. Pod klapką umieszczamy również pojemnik na kurz. Viomi SE, w przeciwieństwie do modeli Viomi V2 Pro lub Viomi V3, ma w zestawie tylko jeden pojemnik. Ma on zmywalny pod wodą filtr HEPA, po którego wyjęciu można opróżnić pojemnik na kurz. Jest tutaj także komora na wodę do mopowania. Na plecach robota znajdują się styki, którymi robot ładuje się w swojej stacji. Zajrzyjmy teraz pod spód. Pod zderzakiem znajdują się sensory antyspadkowe, którymi robot wykrywa schody. Z przodu znajduje się także niewielkie obrotowe kółko. Napęd zapewniają natomiast dwa większe koła. Robot ma też jedną zmiotkę przednią oraz szczotkę główną. Szczotka ma włosie do przeczesywania dywanów oraz silikonowe wstawki, dzięki którym robot lepiej radzi sobie z sierścią i włosami. Jeżeli chcemy mopować, to do robota podpinamy jeszcze panel ze szmatką. Szmatka jest zdejmowalna i po mopowaniu można ją uprać. Montaż jest dziecinnie prosty. Przed pierwszym uruchomieniem musimy naładować robota do pełna. Pamiętajcie, że stacja powinna być ustawiona w łatwo dostępnym miejscu. Ładowanie do pełna trwa od 3 do 4 godzin. Po nim możemy przejść do sparowania robota z aplikacją na smartfon. Apkę Xiaomi Home znajdziecie zarówno w Google Play, jak i App Store. Służy do obsługi wielu urządzeń z rodziny Xiaomi, w tym również robotów Viomi. Aplikacja krok po kroku przeprowadzi nas przez proces parowania. Pamiętajcie tylko, że musicie mieć w domu Wi-Fi. Sama aplikacja jest już w języku polskim, więc nie powinniście mieć większych problemów z obsługą. Proces konfigurowania zajmie Wam kilka chwil, ale niebawem otrzymacie dostęp do całego szeregu ustawień Waszego robota. Sam wygląd aplikacji może się z czasem zmieniać. Warto ją od razu zaktualizować, bo sprzęt jest cały czas udoskonalany. Jak już wspomniałem, wszystko jest tutaj w języku polskim, ale mi osobiście średnio podoba się to tłumaczenie, bo niektóre zwroty są ewidentnie wzięte z Google Translatora.
Tak więc ten aspekt wymaga jednak poprawy. Ja w każdym razie wybieram język angielski. W panelu głównym dostaniecie przede wszystkim możliwość włączenia sprzątania oraz regulacji mocy odkurzacza. Klikając trzy kropeczki u góry po prawej, otrzymacie natomiast dostęp do całego szeregu ustawień. Pełnię możliwości uzyskamy jednak dopiero po zrobieniu mapy mieszkania. W tym celu uruchamiamy pierwsze sprzątanie. Po starcie robot zacznie laserowym skanerem analizować otoczenie, a następnie ruszy objechać mieszkanie. Proces sprzątania, jak również tworzenia mapy, będziemy mogli w czasie rzeczywistym obserwować w aplikacji. Sprzątanie będzie wyglądało tak, że robot najpierw objedzie wszystkie krawędzie mieszkania. Objedzie zatem dokładnie wszystkie ściany i meble, tworząc starannie mapę. Następnie robot zacznie wypełniać środek mieszkania, jeżdżąc w uporządkowany sposób. Bateria robota ma pojemność 3200 mAh i pozwoli w trakcie odkurzania w najniższym trybie objechać do 200 m2. Jakby energii jednak zabrakło, robot wróci się doładować, po czym sam wznowi pracę w miejscu, w którym ją przerwał. Dzięki laserowemu skanowaniu robot świetnie radzi sobie z nawigacją w terenie. Nie oznacza to jednak, że robot niczego nie dotyka. Większość przeszkód będzie delikatnie dotykać zderzakiem. Robi to jednak ostrożnie, a sam zderzak jest elastyczny, więc nie powinien obijać mebli. Po zakończonym sprzątaniu robot sam wróci do ładowania. Jeżeli robicie pierwsze sprzątanie, pamiętajcie, żeby samemu nie przerywać pracy robotowi, bo wtedy nie zapisze mapy. Mapa zapisze się tylko, jak robot sam zrobi pełen cykl sprzątania. Warto też wspomnieć, że robot zapisuje do 5 map w pamięci. Sprawdzi się zatem również w domach piętrowych. Po stworzeniu mapy będziemy mogli zrobić podział mieszkania na pokoje. Możemy je ponazywać wedle uznania. Na mapę możemy też nanieść wirtualne ściany, jak również strefy zakazane, czyli miejsca, w których nie chcemy, aby robot jeździł w trakcie sprzątania. Mapa daje nam także więcej możliwości przy planowaniu sprzątania konkretnych miejsc. Możemy na przykład robota wysłać do sprzątania konkretnego pokoju lub zaznaczyć mu wybrane miejsce do sprzątnięcia. W praktyce będzie to wyglądało tak. Tworzenie mapy daje nam także większe możliwości przy ustawianiu harmonogramu automatycznego sprzątania. Możemy na przykład ustawić, aby robot sprzątał salon w inne dni i o innej godzinie niż kuchnia. Możemy też wtedy w różnych pokojach ustawić inną moc sądzą. Z wykorzystaniem aplikacji możemy też sterować robotem strzałkami. Ta funkcja działa jednak według mnie średnio, bo jest spore opóźnienie w reakcji. W praktyce jednak rzadko będziecie z tego korzystać. Zapewne zastanawiacie się, jak ma się sprawa głośności tego sprzętu. Ta zależy od ustawionej mocy ssącej. W najcichszym trybie mój pomiar pokazał około 55 dB.
W trybie najmocniejszym było to już jednak około 60 dB. Czy to głośno, czy cicho? Według mnie średnio. Testowałem głośniejsze sprzęty, ale testowałem też cichsze, na przykład Roboroki. Od ustawionej siły sącej zależy głośność, ale przede wszystkim skuteczność sprzątania. To zaprezentuję Wam w dwóch trybach. Na początek tryb standard. Do sprzątania lekkich zabrudzeń spokojnie wystarczy. Trochę płatków na podłodze zostaje, ale to tylko te, które robot z miotką zgarnął na boki. Te, na które najedzie, wciąga spokojnie. Do odkurzenia mąki użyłem natomiast trybu strong, czyli najwyższego. Siła sąca w tym trybie to 2200 paskali. Trochę obawiałem się o skuteczność w tej sytuacji, bo jak widzicie, początkowo zostały ślady po kółkach. Niestety, jak ustawimy w tym modelu podwójne sprzątanie, to drugi przejazd odbywa się w tym samym kierunku co pierwszy. Niektóre modele mają tak, że jak pierwszy jest równolegle, to drugi prostopadle. To znacznie poprawia skuteczność w wielu sytuacjach. Tutaj jednak pomimo tego, że drugi raz pojechał równolegle, to udało mu się ładnie sprzątnąć ślady po kółkach. Wiomie SE świetnie radzi sobie też na dywanach, zwłaszcza takich płaskich. Im dłuższe włosie, tym rzecz jasna efekt będzie nieco gorszy. Ale tak to wygląda przy każdym robocie. Wiomie SE poza funkcją odkurzania oferuje również mopowanie oraz mopowanie z odkurzaniem. Pojemnik na kurz ma komorę na wodę, która wydostaje się poprzez kanaliki umieszczone na spodzie pojemnika. Pojemnik pomieści 200 ml wody, która spokojnie powinna wystarczyć na co najmniej kilkadziesiąt metrów kwadratowych podłogi. Pojemnik z wodą wkładamy do robota. Podpinamy też mopa. I gotowe. Z mopem robot jeździ podobnie jak w trakcie odkurzania, czyli najpierw objeżdża krawędzie, a następnie wypełnia środek. Różnica polega na tym, że podłoga dodatkowo przecierana jest stopniowo zbliżaną szmatką. Różnica jest jeszcze taka, że w ustawieniach robota możemy zmienić sposób jazdy. Ze stylu jazdy S, który widzieliście, w styl jazdy Y, czyli wiodełka. W tym trybie robot będzie inaczej wypełniał środek. Zamiast jeździć po prostej, będzie robił ruchy do przodu i do tyłu, jednocześnie robiąc lekkie skręty na boki. Takie mopowanie jest wolniejsze, ale bardziej skuteczne. Pamiętajcie, że w ustawieniach robota możecie wybrać, czy sprzęt ma tylko mopować, czy mopować z jednoczesnym odkurzaniem. Możecie też regulować moc odkurzania, jak i poziom nawilżania szmatki mopa. Fajną opcją w tym modelu jest możliwość wyboru pomiędzy dwoma szmatkami mopa. Jedna z nich jest jednolita i w trakcie mopowania jest cała zwilżana. Do dyspozycji mamy jednak również szmatkę, która ma charakterystyczny przedziałek. Dzięki niemu tylko jedna część szmatki jest zwilżona. Druga natomiast przeciera podłogę na sucho, dzięki czemu na podłodze nie zostaną ślady wody. Pora na małe podsumowanie mojej recenzji. Wiomie SE to w dużym skrócie robot budżetowy, w którym nie należy spodziewać się najwyższych parametrów. Ma chociażby mniejszą baterię i słabszy silnik niż w znacznie droższym Wiomi V3. W konstrukcji zdecydowanie bliżej mu natomiast do modelu Wiomi V2 Pro,
Recenzję wszystkich tych sprzętów również możecie znaleźć na mojej stronie i kanale. Przy okazji zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Czy warto kupić Viomi SE? Odpowiadając na to pytanie, warto zwrócić uwagę na cenę. Ta jest bardzo zachęcająca i trudno za te pieniądze znaleźć model o podobnych możliwościach. Jeżeli zatem szukacie robota ze średniej półki cenowej, to myślę, że Viomi SE będzie dobrym wyborem. Mam nadzieję, że moja recenzja była przydatna. A jeżeli tak było, to koniecznie zostawcie lajka i komentarz. Dajcie też znać, co myślicie o tym robocie oraz czy chcielibyście, abym porównał go z jakimś innym modelem. Z góry dziękuję za uwagę i pozdrawiam.